Witam dzisiaj i witam was w ostatnim odcinku Miesiąca z Osobnotami! Yeah! Przetrwałem. Przetrwaliście. Może ktoś dotrwał. Dobra, nie wiem. Tym razem będzie o bonusie. To jest coś w stylu tak jak w starych grach. Wewnątrz pliku, wewnątrz samej gry jest ukryty bonus dla co bardziej dociekliwych, co bardziej zainteresowanych. Ale żeby dostać się do tego bonusu, musimy znaleźć miejsce, w którym zainstalowana jest oryginalnie gra. Jeżeli tak jak i ja macie grę na Steamie, nie wiem czy w ogóle jest wersja nie-steamowa. Ale jeżeli macie wersję steamową, to musicie znaleźć folder instalacyjny Steama. Tam gdzie Steam instaluje wam gry. Dla większości z was to będzie gdzieś na dysku C. Ja mam to na swoim dysku dodatkowym, bo gry ze Steama zajmują piekielnie dużo. I mam na to specjalny terabajt przeznaczony, bo właśnie. Więc w momencie gdy znajdziecie folder o nazwie Steam, wchodzicie w niego i szukacie folderu, który zwie się Steam Apps. Jest on tu wyżej. A więc Steam jest wam potrzebny i jest wam potrzebne Steam Apps. I w tym momencie już wchodzimy do miejsca, gdzie zaczynają być instalowane pliki. Wystarczy jeszcze tylko kliknąć ten common i tada! Jest wypis wszystkich gier, które macie zainstalowane w tym momencie. No nie tak dużo, myślałem, że będę miał tego więcej. Dobra! Jedną z rzeczy, które w tym momencie musicie kliknąć, żeby cała akcja się udała, to jest... niżej. Awesome Notes. Wchodzimy do folderu Awesome Notes. Już jest nieźle, już jesteśmy naprawdę blisko. Następny folder, który potrzebujemy znaleźć, to jest Data! I teraz ostatnia rzecz. Roll. Roll on Floor Love. To jest... toczyć się po podłodze i się śmiać, to tak z angielskiego. I wchodzimy w ten folder. Tada! Czyli potrzebujemy tak, znaleźć folder, gdzie jest Steam. W Steamie znaleźć Steam Apps. Steam Apps znaleźć folder Common. W Common znaleźć folder instalacyjny Awesome Nautów, czyli to jest Awesome Nauts. W Awesome Nautach potrzebujemy folder Data i z folderu Data potrzebujemy Rofla. Tak. I klikamy na plik egzekucyjny Rofl Nauts. Tada! No co jest? Dobra! To jest... teraz zobaczycie co to jest. To jest... no trudno mi opisać. To jest w stylu mordobicia, gdzie gramy postaciami w stylu Awesome Nautów i to jest ala 8 bitów i jest bardzo dziwne, jest bardzo niestandardowe. O! No! Dobra, weźmy innego czempiona. Czym się tu zmieniało? Przepraszam. O, tym. Jest gałką. O, standard. Oczywiście nie ma dostępu do wszystkich postaci, ale postaci jest sporo. Jest Leon Chameleon, jest Clank, jest Sheriff Lone Star, jest Froggy G, jest Voltar, to jest chyba Voltar. Jest Yuri, jest Coco i jest Derpl. Weźmy Derpla. Sluxor się tutaj nazywa. Sad GH, tak? Do ogarniania drugiej postaci. Nie to. O, jest coś. Dobra, niech licznik leci, bo ja kompletnie nie wiem co tu się dzieje. Jak to obsługiwać. W to się sensownie gra na dwa pady. I w przeciwieństwie do standardowego... standardowych Awesome Nautów. W tej grze, w tej edycji, w tym Rolfie można grać padem od Nintendo, więc jak ktoś ma tak jak ja kolekcję różnych padów, to bez problemu może w to zagrać. W Awesome Nautów polecam tylko i wyłącznie to, bo dzisiaj odpalałem Awesome Nautów na padzie z Nintendo i to był zły pomysł. Dobra, numer jest taki, że gramy tutaj takimi mini postaciami, to jest niby Derpl Zork, ten który strzela kotkami. Co on robi? Gdzie? Ten, który niby strzela kotkami i... O! Jeździ w tym swoim biurze ten. I zadaniem gracza jest zepchnąć drugiego gracza w przepaść. My dostajemy punkt. Nie. Okej. Może inaczej. Jemu się kończą życia wtedy. No. Zaraz zginiemy przez ogólnolamno. Nie! Come on! Ale przynajmniej... dobra.
Jak się tym... Nie! Jest! Dzięki za to! Jeszcze? Zarożyć? Nie? To teraz jeszcze raz. Dziękuję za uwagę, hej! Derp Zorg is the winner! Ruffle, now kill yourself. Okej, jak zginę, to mnie przenosi do ekranu ładowania.